Znajdujemy się w Berlinie, niedaleko Bramy Brandenburskiej, tu na tym parkingu kiedyś znajdował się bunkier Adolfa Hitlera, Ferrer Bunker, czyli bunkier wodza albo bunkier Ferrera. To był kompleks dwóch stronów przeciwlotniczych pod Starą Kancelarią Rzeszy, gdzie Adolf Hitler spędził swoje ostatnie tygodnie życia, a także miejsce, gdzie wraz ze wą Braun popełnił samobójstwo. Führerbunker Bunker był ostatnim z miejsc pełniących rolę Führerhauptquartier, czyli głównej kwatery wodza przywódcy III Rzeszy. Łączna powierzchnia użytkowa obu schronów wynosiła około 700 m2, grubość ścian zewnętrznych około 4,5 m. To tu, 20 kwietnia 1945 roku, celebrowano ostatnie urodziny Führera który po raz przedostatni wyszedł na powierzchnię, gdzie w ogrodach kancelarii pod okiem kamer udekorował młodocianych żołnierzy z Hitlerjugend. W tym czasie Armia Czerwona otoczyła już Berlin. 21 kwietnia pierwsze radzieckie pociski uderzyły pobliską bramę brandenburską, co spowodowało, że Hitler definitywnie przeprowadził się do schronu. Wraz z nim zamieszkali Ewa Braun, Martin Bormann, lekarz Theo Morel oraz personel techniczny bunkra i ochrona. 22 kwietnia Hitler powziął ostateczną decyzję o pozostaniu w Berlinie. Następnego dnia, na znak solidarności z wodzem do schronu, przybyli Józef Goebbels z żoną Magdą i sześciorgiem dzieci. Magda Goebbels z dziećmi zajęła dwa pomieszczenia w przednim schronie, natomiast Józef Goebbels wprowadził się do pomieszczeń opuszczonych przez Morela. 29 kwietnia Hitler poślubił Ewe Braun, natomiast wieczorem rozdał truciznę, a dla sprawdzenia jej skuteczności polecił otruć swojego psa Blondi. 30 kwietnia po południu Adolf i Jewa Hitler udali się do swych apartamentów, gdzie w gabinecie Hitlera oboje popełnili samobójstwo. Wkrótce potem, zgodnie z wolą Hitlera, ich ciała zostały spalone. Następnego dnia, 1 maja po godzinie 21, w ślady Hitlerów poszli Gebelsowie, którzy po uprzednim otruciu swoich dzieci, według jednych źródeł, popełnili samobójstwa. Według innych Goebbels pierw zastrzelił żonę, a później siebie. A według jeszcze innych zostali zastrzeleni lub dobici w ogrodach kancelarii przez ochrającego ich SSmana Güntera Schwegermana, który też wraz z innym esesmanem podjęli nieskuteczną próbę spalenia ciał Gebelsów. Wkrótce potem wylali kanister benzyny w gabinecie Hitlera, a następnie podpalili go. Jednak pożar został stłumiony. Późnym wieczorem rozpoczęła się zorganizowana w sześć grup ucieczka pozostałych mieszkańców i bywalców stronu Hitlera. 2 maja około południa kancelaria i schron były już penetrowane przez różne jednostki sowieckie. Wkraczający do schronu Rosjanie zastali tam kilkanaście ciał samobójców. Ciała bądź ich fragmenty znajdowały się w okolicach wyjścia awaryjnego ze schronów w ogrodach kancelarii. Ponoć wśród tych szczątków radziecki śmierż miał rzekomo znaleźć ciała Adolfa I. Ewy Hitlerów. Z czerwonego marmuru sali mozaikowej Kancelarii Rzeszy powstała elewacja berlińskiej stacji metra Morenstrasse. Ten sam marmur i kremowy piaskowiec elewacji zewnętrznej został wykorzystany do budowy belińskiego kompleksu pomników wdzięczności Armii Radzieckiej w parku Treptow. Po wojnie bunkier Ferrera został wysadzony w powietrze. Pierwsza próba wysadzenia miała miejsce w 1947 roku, kolejna w 1949 roku. Kiedy to kancelaria została zrównana z ziemią, zniszczono wieżyczkę wentylacyjną, budynek wyjścia awaryjnego i usiłowano wysadzić schron. Całość przykryto dla niepoznaki ziemią. Nad zniszczonym obiektem znajduje się mała chińska restauracja, a w miejscu wyjścia awaryjnego ze schronu znajduje się teraz parking samochodowy.